Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Raport z Wojny. Mamy dzisiaj 14 marca, 19 dzień prowadzonych walk. Dzisiaj kolejny dzień stagnacji na frontach wojny na Ukrainie. W zachodniej części kraju nie było żadnych znaczących ostrzałów, tak jak miało to miejsce w dniu poprzednim. Omówienie zacznijmy więc od tradycyjnie Odessy. Wczoraj pojawiły się informacje na temat tego, że z Krymu wyszły jednostki floty czarnomorskiej, desantowe. Ukraińskie ośrodki mówiły tutaj o spodziewanym ataku od strony morza przy ich pomocy na Odessę bądź jej okolice. Atak taki wydawał się mało celowy z uwagi na to, że Rosjanie nadal nie przełamali się na lądzie od wschodu do Odessy. No i rzeczywiście taki atak nie nastąpił. Natomiast pojawiły się doniesienia na temat tego, że okręty te popłynęły nie na zachód, ale na wschód. I pojawiły się w Berdiańsku, gdzie prawdopodobnie następuje jakiś wyładunek sprzętu i ludzi, być może w celu wzmocnienia sił oblegających Mariupol. Jeżeli chodzi o wspomniany Mikołajew, nadal tutaj jest on w rękach ukraińskich, trwa jego ostrzał, natomiast nie ma walk mających na celu zajęcie tego miasta. Siły rosyjskie nie idą też wyraźnie w stronę Krzywego Rogu, przynajmniej w ciągu ostatnich 24 godzin. Natomiast strona ukraińska informuje o komasacji sił rosyjskich, które miałyby jej zdaniem właśnie uderzyć znowu na Mikołajew i pójść też na północ, na Krzywy Róg. Oprócz tego trwa komasacja zdobyczy wokół Chersonia, największego miasta zdobytego przez Rosjan. Nie ma to znaczenia operacyjnego dla strony rosyjskiej, natomiast chodzi prawdopodobnie o zajęcie maksymalnie dużej liczby okolicznych miejscowości, wsi, tak aby przeprowadzić tam zapowiadane w cudzysłowie demokratyczne referendum. We wschodniej części frontu południowego Ukraińcy donoszą o zniszczeniu około 200 rosyjskich pojazdów, prawdopodobnie przygotowywanych do ataku na północ, w stronę Zaporoża. Jak wspomniałem, trwa oblężenie Mariupola. Rosjanie weszli do wschodniej części miasta, trwają walki miejskie. Obydwie strony prawdopodobnie ponoszą duże straty. Rosną też straty ludności cywilnej. Na froncie donieckim i ługańskim nie ma nadal zmian terytorialnych istotnych. Siły ukraińskie okopane trzymają się. Trwa tutaj nadal próba obejścia ich od południa i od północy. Od północy jest ostrzał miejscowości, w których umocnili się na skrzydle Ukraińcy. Natomiast na południu idzie powoli natarcie od strony zdobytej kilka dni temu Wołnowachy. Teraz przejdziemy do mniej dynamicznej części frontu. Charków trzyma się, trwa jego ostrzał, jednak nie widać tutaj postępów sił rosyjskich istotnych. Ostre walki trwają o Izium, połączone z ostrzem artyleryjskim, a także o inne miejscowości w tym rejonie. W rejonie Sum jest nadal bez zmian. Nie ma też nowych doniesień, jeżeli chodzi o Czernichów, w którym, przypomnę, wczoraj pojawiły się informacje na temat odbicia okolicznych miejscowości, co może prowadzić do przerwania tutaj przynajmniej części linii zaopatrzenia wojsk rosyjskich idących od wschodu. Za to Rosjanie uderzyli od północno-zachodniej i zachodniej części Kijowa i tutaj trwały w ostatniej dobie znów walki, które wcześniej były zatrzymane. Także w ostatnich 24 godzinach po raz kolejny Kijów był ostrzeliwany, mimo że przez kilka ostatnich dni było tego ostrzału wolne. Pomimo trwającej stagnacji można się zastanawiać, czy ta zmiana na kierunku kijowskim nie jest jakąś przygrywką do spodziewanego kolejnego ataku Rosjan na ukraińską stolicę. Musiałoby się to jednak wiązać z przysłaniem znacznych posiłków i zaopatrzenia dla tych sił, które tutaj się znajdują. Są doniesienia na temat tego, że jakieś konwoje idą tutaj z Białorusi rzeczywiście.
Natomiast wczoraj strona ukraińska informowała, oczywiście może to być wojna informacyjna, że Kijów i Charków są miastami względnie bezpiecznymi obecnie, z uwagi na to, że siły oblegające je zostały po prostu pobite. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.